Jeśli maluchy z przedszkoli tak dbają o swoje zdrowie, jak śpiewały podczas przeglądu piosenki o zdrowiu, to wyrośnie nam zdrowe społeczeństwo. Podczas przeglądu było śpiewnie, zdrowo, radośnie i maskotkowo. Istotą tego przeglądu jest przede wszystkim profilaktyka zdrowotna, którą chcemy szerzyć wśród najmłodszych mieszkańców zarówno miasta, jak i powiatu częstochowskiego, bo oprócz 19 placówek, które brały w tym roku udział z Częstochowy, również gościliśmy placówki z powiatu częstochowskiego, między innymi z Wrzosowej i z Olsztyna. Dzieci śpiewają o zdrowiu, więc każda piosenka ma taki element prozdrowotny i to jest taka nasza edukacja, taka edukacja zdrowotna, bo od najmłodszych lat właśnie musimy wpajać pewne zasady odżywiania, taką profilaktykę, właśnie dbania o swoje zdrowie. U mnie ze śpiewaniem jest bardzo na bakier, w związku z tym dlatego wolę słuchać lepszych wykonawców i wolę słuchać częstochowską młodzież, niż miałbym sam śpiewać. Takie przeglądy piosenki są bardzo potrzebne i myślę, że bez nich to tak do końca nie bylibyśmy tak bardzo zdrowi. Powiedzcie mi, jak wygląda wasze odżywianie się? Co wy takiego zdrowego jecie? Ktoś mi powie? Owoce, jabłuszka, warzywa, owoce i warzywa. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby dzieci poprzez naukę bawiły się. I dla nich dzisiaj tutaj ta dziesiąta edycja przeglądu piosenki o zdrowiu. Moje dzieci bardzo chętnie śpiewają o zdrowiu. W tamtym roku wygraliśmy cały ten konkurs właśnie o zdrowiu. No w tym roku niestety nie zajęliśmy żadnego miejsca, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się znów poszczęści i też będziemy jako jedno z trzech przedszkoli, które zajęło pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce. Spieszymy donieść, że w tym roku pierwsze miejsce zajęły dzieci z przedszkola nr 8 oraz przedszkolaki z podczęstochowskiego Olsztyna. Ten festiwal przydałby się przede wszystkim dla dorosłych, żeby oni się nauczyli zdrowo odżywiać. No nie mamy tutaj akurat wpływu na dorosłych, programów zdrowotnych dla dorosłych nie prowadzimy. Myślę, że jeśli zaszczepimy to najmłodszym, to potem poprzez szkoły podstawowe i średnie dojdziemy do dorosłych.